Oddałem Peugeota RCZ na serwis do Peugeota. Nie mówię, dajcie mi jakiś samochód zastępczy, kurczę. Nie mamy. Ale mamy rower. No dobra, to dawaj rower. Trochę zimno, ale damy radę. Peugeocik. Biały, zimowy. Zacznijmy od przodu. Hamulce Veloce. Ho, 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 ho. Campagnolo Veloce. Nowy pas. Kierownica Spectra. O, logo Peugeocika z przodu. Bielutkie. Dobra, hamulce. Mostek Daddy. I tu jest karbon na sterach. Dobra, trochę zimno, marznę. Karbonik, karbon kompozyt. Piękne piasty. Kółeczka Racing. Z tymi pięknymi oponkami Michelina. Tak, to się komponuje pięknie. Technologia made in Italy. Ważne, że made in Italy, nie China. No. Co jest pod ramą? Pod ramą nie ma nic. Jest jakiś napis. I numerki. Napis Peugeocika z boku. Nawet z karbonu. I to jest prawdziwy karbon, nie podróbka. Prawdziwy karbon, nie okleina. Koszyczek. No to poszli na luksus. Sztyca z prześwitem. No. No i siodełko chyba jeansami troszeczkę wypierdziane. Zobaczmy, tył jest już czarny. No, piasta piękna. Oponki to są Micheliny. A jeden. No. No dobra. O, niech on stoi, bo coś się krzyki giba. Nie może ustać przy ścianie. Taki nerwowy. Zobaczmy drugą stronę. No i druga strona. O, nie ma tu red banda, więc nie ma czym kręcić. Design in France. Hamulce też zwykłe, więc nie dzwoni na zakrętach. Mimo braku ich steków. Armula jest piękna. Odwzorowanie kolorów jest naprawdę pierwsza klasa. Peugeot. Zobaczmy, co my tu mamy. Korba. Dziesiątka Veloce. Tak samo przerzutka Veloce. Z tyłu również przerzutka Veloce. Zakręćmy tym. A jeszcze pokażę z tyłu. Piasne. Cacko, tak zwane cacko. Pedałka są moje, plastikowe. To taka trochę bieda. Dali bez pedałów. A szału nie ma. Dobra. Ważymy Peugeota. Uwaga. Oj, Henk. Hej. Łęk. Dobra, idziemy ważyć. No i uwaga jest zaskakująca. 9 kg. 90 gram. Dlaczego ten rower jest taki ciężki? Czyżby... No nie wiem, no co, ukryte coś w ramie, ukryta prawda w ramie. Dlaczego ten rower jest taki ciężki? No rama z karbonu, widelec z karbonu. Sztyca jest aluminiowa i mostek. No ale, kurde, Campagnolo. No, to będzie aluminium? Tak, to będzie aluminium. Mostek też, ale reszta karbon. Tu powinno być przynajmniej 800 gram mniej. No nie wiem, ale gdy jadę tym rowerem, czuję, że on jest troszkę ciężki niż normalnie tego typu rower.
aczkolwiek jeździ się przyjemnie, kolory się zgadzają, grudzień więc idealnie, można jechać się, polansować troszeczkę na miasto i to właśnie teraz uczynię. We'll find our way.